Dzisiaj zajmiemy się czymś z pozoru bardzo dobrze znanym, czyli ludzkim ciałem. Sami zobaczcie, czy dacie się czymś zaskoczyć. Cześć wszystkim, zaczynamy! A zaczynamy od organu, którego można nazwać naszym wizualnym przedstawicielem. Ludzka skóra, bo o niej mowa, jest tym, co już na pierwszy rzut oka odróżnia nas od innych. Czy wiecie, jaką powierzchnię miałaby ściągnięta skóra z dorosłego człowieka? Prawie 2 metry kwadratowe. Co więcej, skóra nieprzerwanie ulega złuszczaniu, przez co w ciągu całego życia tracimy jej nawet kilkanaście kilogramów. Zaglądamy nieco głębiej, by przyjrzeć się najbardziej wydajnej pompie na świecie, którą znajdziecie w swoich brzuchach. Nerki pełnią rolę czyściciela krwi oraz produkują mocz, aby utrzymać nasz organizm w jak najlepszym stanie. Para nerek zawiera około 2 milionów filtrów, które przepompowują ponad litr krwi na minutę i produkują prawie 1,5 litra mocznika dziennie. Oprócz zadziwiających narządów w naszym ciele znajdziemy również ciekawe związki chemiczne, jak na przykład sok żołądkowy odpowiedzialny za rozpuszczanie i trawienie naszych pokarmów. Zastanawiacie się pewnie, jak mocny jest w swoim działaniu. Odpowiedź jest prosta – bardzo mocny. Kwas żołądkowy poradziłby sobie bez problemu z kawałkiem drewna czy nawet cynku. Zatem jakim cudem nie zniszczył nas jeszcze od środka? Wszystko dzięki komórkom nabłonka żołądka wytwarzającym wodorowęglany, które neutralizują siłę kwasu. Jeśli myśleliście kiedyś, że nasz nos służy jedynie do wąchania lub kichania, to niestety byliście w błędzie. Rolę ludzkiego nosa można najłatwiej porównać do osobistego klimatyzatora. Powietrze przechodzące przez nos zostaje ocieplone i nawilżone, co bardzo pasuje naszemu układowi oddechowemu. Oprócz tego nos pełni również funkcję filtra, oczyszczając wdychane powietrze z pyłów. Dlatego tak ważne jest, aby oddychając starać się używać właśnie nosa zamiast ust. Dzisiejszy materiał kończymy ciekawostką, która wielu z Was może zaskoczyć. O niezwykłości naszych ciał świadczyć mogą m.in. prędkości występujące w jego użytkowaniu. Kaszląc wyrzucamy powietrze z prędkością około 100 km na godzinę, jednak prawdziwe rekordy padają podczas kichania. Wydmuchiwane powietrze osiąga wtedy ponad 150 km na godzinę. Dzięki za oglądanie, widzimy się jutro o 15:00. Pozdro!